Dzień dobry, witam dzisiaj wy. The Last... Nie, nie The Last of Us. The Last Guardian, dokładnie tak. Ostatni Guardian. Hejo, Kokosowa, siema Grim. Witam pierwszych widzów. Zaczynamy. Musiałem jeszcze pobrać aktualizację. Tego nie przekalkulowałem. Powiedzcie mi, czy jakby było za głośno albo za cicho, to mi dajcie znać. To ustawię, co i jak. No, zobaczymy co. Nie grałem w to nigdy, nie widziałem. Widziałem dosłownie może z 5 minut gameplayu, jak Globos grał. Ogólnie widziałem taką jedną, jak coś tam próbował zrobić z łańcuchem, którym był przypięty ten taki układkowy potwór. I to wszystko. Co tu mamy? Jakiś krąg? Jakie dzieci się bawią, okej. Okay. Okej. Okay. Zaczynamy naszą przygodę z ostatnim strażnikiem. The Last Guardian. Okej. Okay. Czy to jest gra, przy której się płacze? Bo jak tak, to słabo. Okej, okay, muchy, czekajcie, przecież sobie, bo ja mam za głośno teraz. Okej. Okay. Aha, i ze względu na to, że to jest gra, która pójdzie później na YouTubie, Song Request jest wyłączony. Epicka ta ikonka laseru. To jest którego tieru? Kokosowa. W ogóle, to by tak szybko te ikonki akceptują? Nice. To się dużo zmieniło w takim razie. Okej, okay, gryf. Gryfus, okej. Okay. Się płacze. Triko. O, to jest to coś takie na okładce, co jest triko. Okej. Okay. Coś mam robić? Mam tu coś? Nic nie mogę na razie robić. Nie idź w stronę światła. Nie. Później to idzie całkowicie na YouTube, więc... Co ja tu mam robić? Aha, wszystko naciskę, co się da, tak? Więc nie może być, żeby copyrightów nie było problemu. W 2 minuty zaakceptowali. What? O, właśnie. Widziałem taki motyw z tym łańcuchem jakiś. Coś tam Globos chyba przeciągał ten łańcuch czy coś. I nic poza to nie widziałem. Okej. Okay. Masz zranione skrzydełko. Tudzież coś innego. Inomotu otunom isara bea. Aukunara awizi iedokunam. Okej, czyli rozumiem, że jakiś tam starszy dziadek... tutaj opowiada swoje życie, tak? Jakiś tam moment z życia. Inijukwai, itisos. Adnaite tawaktu, adachi urara woi otoriku. Iso wa uu ni yu tuti. Ona ananatu onis. Aweni ato onis inarazi. Ate itara kyak. Agemasu no anoimi. Okej. Jaki wybraniec. To jest mały...
Adamowi Jones, a tej jest Oda Dunumari i na Kuna. No. Okej. Co nie zmienia faktu, że jest słodziak, nie? I te skrzydełka takie malutkie. Okej, na razie nic nie mogę robić. Pociągnij dźwignię. Tym, okej. Ale on jest ładny, zarąbisty. Siema Grześ, siemanku. Spróbuj odświeżyć. Bo zmieniałem, czekaj, ja odświeżę sam u siebie. Nie, powinien być zmieniony już tytuł dawno. Aha, no włócznia, właśnie, no coś tam miał w plecach. W ogóle jakieś takie ma na twarzy coś. No smutno jest. Akiane Kiab, Aguzi Atasazi Iniriso, Oun Torikono, Awizi. Wyciągnąć bitę w nią włócznie. Okej, dobra, czyli co, mam poskakać? Aha, on się łapie. What the fuck. Tutaj? Podnieś. Rzuć, upuść. Co to jest? To jest jakieś jedzenie czy coś? Tam jest drugie. Agia tu torikono, anabagiam izu du adatu adadu arie tastire ke inarazi ie taste astuzi. Okej. Ale... What? Czekaj. Takie czarne, malutkie... O, czekaj, już widzę. Zaraz to naprawię. Proszę bardzo, już nie ma. Bitsy. Się nie wczytały. Może aktualizacja linków czy coś. Okej, dostałem w głowę, tak? No pomogłem ci, dziomuś, no. Atadwari, jeta stile giek, o torikuru. Jak ja ci głód mam te? To chyba nie jest to jedzenie.
Okej. Nie, tak nie rób. To niezdrowo raczej. Dobra, no nie wiem, rzuciłem te rzeczy i co tu ja jeszcze mogę zrobić? Głodna bestia. A, bo on już, nie, ma jeszcze taki jakby hełm na głowie. O, dobra. Będziesz jadł. Nie. Okej. Tam coś jest. Nie ma nic. Odsunąć się. A, dobra, widzę. Okej, dobra, najsik. Nice, dobra, spoko, dzięki Grześ. No i co, posmakowało ziomek? Jeszcze jedno? Jak nie są to? Atake nekastu aoizi. Inastu baby kuzi. O trikuno. Atari New Kuzi Agizi. No, szamaj. No, właśnie, and that's the way, aha. O, jaki się robi ładnie. Czekaj, jeszcze jedno mam dla ciebie. Nice. Sterowanie leży kwiczy, dziękuję. Dogorywa. Sorry, że tak boko, ale wiem, że lubisz. No, am. No i pięknie, widzisz, jak ty umiesz wszystko. To czemu całą beczkę? Boli, co? Ageta duyatishi sustim. O nozi. O trikuno. Ageta naiktu. Agotu karagojikti adam. Agisonimos. Oniatu. Oniureti. Eget. Okej. Iete sonire. Atasis inek atadu i anesakudu inois aukusnezi otorikuno. Znowu się urwie film, co będzie? Tak jest. Okej, dobra. O, coś mnie szturcha. Dobrze, że mnie nie zjadł. A może on zje ryby na przykład. W tej beczce może ryby były.
Ciemno. Nie sposób nie polubić tylko. Fajny jest. Podoba mi się. Chcę takiego. Jeszcze jakby mu tą maskę zdjął, to by było wszystko. O właśnie, dobrze robisz ty, kolego. Nie, 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 wskakuj, skakuj, musisz tam wejść na niego. Co możemy zrobić, Triko? Ty mi powiedz. Tutaj chyba nic nie ma. Czekaj, ja wiem co zrobię. Ty tu stój. Ja wskoczę ci na plecy. Czekaj, kolego. Agiadu Torikono, Adisudu Mirazi Okna, Abiadu Tara Gianastu, Edinirazi Adam. No dobra, tędy nie. Czekaj, czekaj, kolego. Trzeba by tu znaleźć taką miejscówkę dobrą. Może tutaj? Gdzie się w ogóle co tutaj jest? Nie, nie skakaj. Muszę chyba podejść, żeby... O, może tam? Albo po tym mogę, może po łańcuchu mogę wejść. Jety gia jety saza. Onirazy, onturikuno. Awizy. No dobra, tak właśnie, dobrze, postanowiłeś, tylko jak ja to mam się dostać? Właśnie patrzę, siema Dulek. Tędy? Tędy?
O-o. O, dobra. O ty niedobry, chodź, idziemy. No i najsik, jesteś wolny, chodź, idziemy. Nie wiem, tam idziemy. Tam mnie podsadzisz albo... Tu jest jeszcze jedzenie. No widzisz, epic. No i git, mamy to kolego. Zjadłeś? Mamy to. Ja już nie chcę, może bawi się jedzeniem. Nie baw się jedzeniem, no. Jednak zjadł. Jaki on jest epicki w ogóle. Nie chcesz tu przyjść? Tam jest coś. Może za łóżkiem podrapać? Aha, idziesz spać? No spoko. Pogłasz trik, o właśnie. Lol, można takie rzeczy robić. Yo, oh my god. Ja bym chyba wszedł na jego głowę. No czekaj, bo na razie śpi. Już? Pogłaskany? Iso? Iso? Tak myślę, tutaj chyba już nic nie ma, chociaż tutaj są jakieś te... No, tutaj są takie... takie te... Yetisa kias natu oirata akiana mak Gyata kiatti yetno sa o tum Atu niji yeho onyakya inetu ontrikono awizi. Yedio!
nie? Aha, że on teraz śpi, tak? Jak ja to mam poprzeskakiwać? Właśnie, gdzie jest Czynszyl? Ona by była w niebo wzięta. Ja będę ujeżdżał Czynszyla, dobra, niech będzie. Chyba tu muszę skoczyć, tak mi się wydaje, że tam. Tam są takie jakby stopnie. Reku, ale wstań, no już. Siema, przekręt, siemanko, miło cię widzieć. O, może nie z tej strony mam iść. Albo zaraz, może tu mam gdzieś iść. A, okej, okay, dobra. A bo tam było w stronę białego dymu, okej, okay, dobra, ja przyszedłem białego domu, okej. Okay. Tostek, siemanko. Cicho, 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 Grzesiu, cicho, cicho, ja wszystko wiem. Oprócz tego, co nie wiem. Narrator nie wie. On nie ma pojęcia, o co chodzi w tej grze. Tu tak jasno. To jest woda. Okej. Co to jest niby? A tarcza jakaś. Atu-u, Anigumav, o imagak ono. Iezi, inotugo, jeharozi, onustisiazi, yano no tu, katnek, yetesmatik, inotu kariku, awezi. No dobra. Zedzian, siemanko. W stronę Waszyngtonu, tak. Tam wydaje mi się, że było takie jedno miejsce, gdzie można było tego użyć.
Okej. Okay. O kurde. A tu nie kami jak osoboj. On torikono, a wiz in isitsda itala. Nieprawda. A taduia, je wedo mój. On torikono, je waro. Tak rób. Uparaj na kurwiki łotry, tak. Epicki jest. Atatui, ono bumaka, onira kiabeta, ramiezi, otrikun, je tarastezi, ono tak, ahinoro kuinuzi. Jakieś brzydkie jezioro. Chodź, chodź. Nie bój się nic. Obronię cię, mam tarczę. Elo. Dziubasku. Kokoczek. Pytanie, Grzesiu, bo ty pewnie wiesz, czy tu w tej grze można zginąć? Bo ja tak trochę odważnie skoczyłem na tyle. Łot, czy on też skoczył? On się chyba boi wody? No, on chyba się boi.
Okej. Okay. Jup! O kurde, dobra. To muszę być bardziej ostrożny. To są beczki, okej. Czy ty mnie widzisz, kolego? Nie dojdzie, okej. Okay. A czekaj, to jest dźwignia chyba, tak? Zaraz, bo to po prostu trzeba zrzucić. Teraz pytanie, co mi to da? Okej, dobra. Tak, nogi ze stali, okej. Ja, dobra, no okej, ziomek. Bawi jedzeniem. Nie wiem, co to daje. Czy to jakoś pewnie podnosi, nie wiem, level tego stwora, czy coś? Jakoś nie wiem, boostuję go. Ściele mam dla ciebie, tylko dla ciebie, kolego, masz. Nie, muszę to tak rzucić ci. O, nie, czekaj, ty wyjdź na żeby. Okej, nie wiem, czy tutaj cokolwiek jeszcze dalej. Idziemy chyba dalej kolejno, nie? Tam coś się zaciekawiło, żebym tam szedł.
No nie, nie. A dobra, po ogonie będę mógł iść. A poczekaj, poczekaj, jeszcze chciałem zobaczyć, co jest tam. Aha, tu nic nie ma. Woda ewentualnie. Daj ogona. No, dajesz. Idziemy. Okej. Ładna ta gra. Podoba mi się bardzo. Ja teraz sobie, jak do Juli, ja no zjeru te, a u Juku, ja, a kastieta. No nie chcę się z nim żegnać, halo. Okej. Okej, raczej powrót do wioski z nim nie jest dobrym pomysłem. Nie zostawiaj mi się. Oh my god, te pizdy. O nie, lepiej ja bym tam nie szedł. O kurde, no dobra. Jakiś wiatrak. Czy powiedzcie, że na samą górę mamy wejść? Pewnie akcja jest taka, że on spadł z gniazda, a gniazdo jest na samej górze tej wieży. Ale kastakaru, inokia, a ta duro kutuzi. Ja no mut kiatunek, a ukuzi. Nezo, ja mi ja te rady, a gukui. A onali, a tutu, keo no nita. Ago kuzi, adu tu ku no otaze. Dark Souls 4, tak jest. Dlatego debi. Oh my god. Nie mogę wejść na ciebie? Nie mogę. Nie, 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 zły pomysł. Okej.
No i co, Treku? Co robimy? Zniszczyliśmy wiatrak. O, tu jest ścieżka, dobra. Tak, mam nadzieję, że go zatrzymam. Zaraz, tu jest do góry jakieś. Jest piękny. Ja chcę takiego. Może być moim, nie wiem, rumakiem w Dark Soulsie. Taki łańcuch. Aha! No spoko. Okej. Okay. Lara Croft Tomb Raider wersja 2.0. W sumie... Tam są jakieś takie zaczepy, to mnie interesuje. Chyba, że to po prostu tak dekoracyjnie. Nie. Triko, please. Naprawdę. Okej. Wow, a co to za ziomek tam był? A nie, to tylko skały tak wyglądają, jak ziomki. Nice, podoba mi się. Okej. Okay. Tu dałem jakieś ruiny starożytnej cywilizacji. Okej, okay, mamy dwie drogi. Jedna do przodu, druga tu. O, nie przejdziesz.
Zaraz coś wymyślę. Czekaj. Za dużo pączków, tak. Nie, tu nic nie ma. Pójdę tu na razie, zobaczymy. Tam coś jest. To chyba jedzenie jest. Okej, tu rozwalone są drzwi. Ja się pytam, gdzie czy pewnie pracę domową odrabiam, o to. Porządna dziewczyna jest, to trzeba odrobić, nie? Okej, tu są kraty. Czyli coś tam muszę wykminić. Tutaj mogę skoczyć. Czemu ty to chciałeś pchać? Tu są półki na pewno. Czekaj, przyjacielu, zaraz coś rozkminimy. Jak by cię tu przycisnąć? A w sumie, przecież ty możesz iść... górą? Nie da rady. No tutaj się nie wespnę. Czemu ty to chcesz przesuwać? Tam też są, o. A czekaj, czy ty możesz używać? Możesz. Kurde! Czekaj, ziomuś, bo myślę. Może nie wygląda, ale myślę.
Teraz jak narrator jest potrzebny, to go nie mam. To są łańcuchy. Coś gdzieś indziej muszę zrobić. Tam są lite bloki. Może on tędy powinien przejść, tak jakby od tyłu. Zaraz zobaczymy. Tylko nie mów mi, że ty tu doskoczysz. Okej, doskoczysz. No to luzik, nie? Jesteś epicki, koleżko. Pięknie, widzisz? Smakołyk dla ciebie. Jest epicko. Chodź, chodź. Okej, okay, teraz tak, mamy na pewno tutaj wspinaczkę i tutaj wspinaczkę. Tutaj mamy, nie wiem, dźwignię? Chyba. Teraz, naprawdę. Musisz podejść, kolego, tu. Chodź tu, najpierw pójdziemy tu. No, chodź tu. Nie ruszaj się. Oj, pięknie. Widzisz, można współpracować. Okej. Okay. W lewo chyba nic nie ma, to idziemy w prawo. Tam jest jedzenie. Hmm?
Obawiam się, że takiego skoku to już by nie przeżył. O kurde, no i co teraz? No dobra, tak się możemy bawić w takim razie. Czekaj, bo tu było jedzonko. What? Czekaj. Czy tu jedzonko było dla ciebie? Riko, chodź tu. No, jedzonko jest zawsze upa. Zastanawiam się, co daje to jedzenie. Czy to jest tak jakby chyba level? Grzesiu, jak możesz, napisz mi, czy jest potrzeba zbierać to. Przypuszczam, że tak, ale... Masz. LOL, dobry jesteś. Zastanawiam się, czy tu jeszcze coś jest, ale chyba nie. No chodź, idziemy teraz tam.
Czekaj, zobaczę, czy tylko tutaj coś jest. Nie ma nic. Od taki balkon. Okej, okay, idziemy do góry. Okej. Nie mam pojęcia, jak on tu wlazł, ale spoko. Jest epicki. No, jadasz? Zjadaj, zjadaj, kolego. Ciach, ciach. Baw się jedzeniem, tylko zjedz. Brawo ty. Epic. No dobra, spoko wszystko loko, tylko teraz ja chcę uwolnić. No może sam sobie da radę? Wow, what the fuck, jak ty tu wszedłeś, kolego?
Okej. Okay. Nie wiem jak tu przylazł, ale najwidoczniej umie. Ma jakieś triki w zanadrzu. To było niezmyślne. Tak było niezmyślne. Co? Dobra, gdzie jest Triko? Bo straciłem wątek. No i co, koleżko? Nie, nie czytam poradniku, czytam Discorda. Jak wrzuci jakieś pierdoły. Gdzie mamy iść, Treko? Czy ty coś wiesz? Czy ty nic nie wiesz? No to tak jakbyśmy wyszli z kościoła tego, nie? Produkty, że niby sam mam ci się... Masz mnie podsadzić tam, czy jak? O, a nie, zaraz, a to nie jest to miejsce... No i spoko. Halo? What? Wszystko spoko, to jak ja to mam wyjść? A czekaj, chyba że ja na cię skoczę po prostu i ty tam skoczysz, tak? Okej, okay, no takie to ja rozumiem. Okej, okay, tu mam jakieś coś. Ok. Zniszczyliśmy oko. Siema, Shepard, siemanko. No i co, koleżko? No rozwaliłem oko, a to dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Czekaj, tam coś... A nie, to jest... Przymi lasy, rozumiem. Okej, okay, teraz tak. Co ty chcesz tego oka?
Nie wiem, czy powinienem to rozwalać. Nie mam pojęcia, ale może. Okej, jedzonko. Nice. Siema Paradoks. Siemanko. Co ty tam widzisz, czego ja nie widzę? No nie taki mały, nie taki mały. Zjadłeś? Jedzonko, koleżko. Ha! Smacznego. Rośnij duży i silny. Jest fajnie, nie? Czego ty się tam bałeś? To jest pytanie ode mnie. A, bo tu jest jakaś klatka. Zaraz się okaże, że to jest klatka na te takie triki, triko. Zaraz zobaczymy. Paradoks, zawsze w czwartki i w piątki są inne gry niż Overwatch. Idziesz tutaj, tam widzę jedzonko. Tam mogę, możesz mnie podsadzić ogólnie, chyba. Okej, tu nic nie ma chyba. Nie ma nic, idziemy gdzie indziej. Czy smutno ci? I teraz tak, możemy iść w lewo albo w prawo. No to najpierw w prawo zobaczymy. The Last Guardian, tak jest. Okej, tu nie ma nic. Lucian? On jest zarąbisty, Shepard jest epicki. To jest czynszylka. Wabi się czynszyl. Tylko jadła dużo pączków, jak to stwierdziły chłopaki, i po prostu teraz ma gazy. Okej. Okay.
Dziecko Lakiego, tak. Epicki jest. Dobra, tutaj mógłbym wskoczyć. A, okej. Dobra. Kumam. Okej, mamy to. Zajebisty jest bez kitu. Siemanko. Masz jedzonko. No, zjadaj. Geniusz. Będzie mnie codziennie do szkoły podwodził, tak. No, zjadaj. Znowu będzie się bawił jedzeniem. Nie baw się jedzeniem. No nie baw się jedzeniem, zjedz to. Może po prostu on sobie bierze, żeby jakoś tak przesuwa to czy coś. Ziomek. Jak ja ci daję żarcie. Przestań się bawić jedzeniem! Idziemy stąd. Tu. O. I poszedł. Ziomek. No, dajesz. Am. Jedzonko. Nie wiem co to daje, ale... Mm.
Dobra. A co się dzieje, jak ciężko jest za dużo pontów? No teraz wiesz, może coś modu daje, czy coś. Go słodziak. Nie, nie, to nie jest słodziak, to jest czynszyl. Nie mam pojęcia. Co dają te beczki? Czy to jest potrzebne mu dawać, czy nie? Przestań się tym bawić. Idziemy. To jest ta taka duża klatka jakby, nie? Tebo inakinan otorikuno. Toriko, a ty co ty? Ja tam zaskoczyłem. Jakiś mechanizm. A może on się boi, że ta klatka się zamknie, czy coś takiego? Okej, okay, to w takim razie trzeba coś wykombinować. Jestem, chodź. What the fuck?
Grzesiu, pytanie, czy ty wiesz, do czego służą beczki? I dlaczego nie chciał zjeść jednej? Okej. Powiedzcie mi, że teraz mnie wysra. Mam więcej znaków. Toriko. Cieszę się w tej chwili z żygę takiego, tak. Ej, pubeczka. A ty je Tanakian. Agui magak, ateyetum, ahi no rokui no zi, agyati go mau. No tak, ale to coś jest jakieś, nie wiem, potrzebne, żeby... Bo ja dałem mu, on nie chciał, bawił się tym. I trochę się martwię, że czegoś nie zrobiłem. Jak nie, to nie, okej. Okay. Rozumiem. Czynszylowi na siłę nie wtykać. Wszystko rozumiem. Okej, dobra, czyli w sumie... Wiesz, nie ma jakichś rzeczy za to. Ale skoro nie chciał jeść, to nie chciał. To jest pytanie, co ja tu mam robić? What? Czemu? Halo. Toriko. Jedio. Jedio. Ogon. Okej. Czy ten moment, kiedy płacze, nie on żyje. Spokojnie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, Grim. Okej. O kurde. Agari etizi, oiso nici, ai oroi, o nozi, awizi. Okej, no nie dziwne. Wyglądają prześlicznie. Grim, ja to widzę. Ja to widzę. Przywołujecie do porządku.
Okej, zbroi unikać, dobra. Prześlicznie. I tu coś jest. Okej. Mamy to. Tam też coś jest. Chyba Czynszyl ma gorszy dzień. Banuj nubów! Pan Hammer poszedł. Astrikun Awizi. Okay. Jedzonko ci trzeba, ja wiem, jak nie wiem, czynszył głodno, to czynszył zła, ja znam. Spokój. Thank you.
Grzesiu. Ta motka wszystko mi powiedziała. To czynszy potrzebuje, żeby ją czasami ktoś za łóżkiem podrapał. Już? Jest? Minutko? Już? Okej, okay. Już gotów, idziemy dalej. Pogłaszczę się, no za łóżkiem, o tu jest klapa. Za ciasno. Siema, Nikin. Teraz koleżko. Koleżko. Tarczy nie mam. Tam była ta klapa. Lustro, no. Tam Grzesiu, szczegółów się czepiasz. No tak, przecież kobieta musi mieć się w czym przeglądać, racja. Tu jest ta klapa, na pewno. Tutaj nie ma nic. Nie. Czynszy. Boże, że ja jestem. Co? Nigdy tak nie powiedziałem.
Okej. Okej. Greenpeace. Ja pierdolę, jak po mnie jeżdżą. Dobra, weszliśmy i co? Jak on tu wskoczy, ja nie wiem. Czemu mnie głaszczesz? Wabi się trik. O, idzie. Patrz, Czynszylka, to ty. Ty tu wskoczysz, ziomek? Wskoczy. On jest epicki. Trzeba z laserami z dupy, tak, dokładnie. Banujesz nubów. To jest bardzo prosto. A nie, to była ta dziura, to nie. Co robisz? Zostaw to. Dobra, Treko, gdzie idziemy? Tędy, Triko, tędy. Masz pomysł, koleżko? A, tam? W grach bez, tak jest. Co tam? No, skaczemy? No to dajesz. Zajebiste. I epicka. Niebieski dym. Ten już głowę wkładam. Jedzenie pewnie zobaczyła. Tej tizy i śmać idielu, ani gumał, a siłkał on. O, pewnie jakiś wabik.
Któryś tak wkładał głowę do każdej dziury. No to nieźle. Tuksi, siemanko. Okej, pytanie, co to ma dać? Tą chyba nie mogę, dalej pójdziemy. Musimy chyba tą woń wyłączyć. Czy coś? Teraz tu są jakieś takie te. O co chodzi w tej grze? Nie wiem. To jest jakiś taki Tuksi się nazywa, taki powiedzmy gryf, pseudogryf. Jakiejś innej rasy. Nie, jego to woń strasznie przytłacza, ja nie wiem. A, zaraz, coś tu jest. Tamtędy trzeba się dostać. Okej, czekaj ziomek, czekaj. Ogólnie to jest gra logiczna z tego co widzę. Triko? Nie, Tuksi to jest... What? Tuksi to jest użytkownik Grzesiu. Oj, Grzesiu. Trzeba to w miarę szybko zrobić. Do góry, no, szybko. Skoczyć. Lucky kombinuje podobnie mnie. A ty, Grzesiu, rozumiem, przeszedłeś tą grę już, tak? Triko, kurde, ja chcę, żebyś ty tam mnie podrzucił do góry. Tu jest ogień ogólnie. Dobra, kumam. To musi być na środku, żebym mógł zamknąć. Teraz tyknie.
Okej, okay, to jest kartka. Do góry weź tą głowę, do góry. Nie, jakiś inny sposób musi być. Kaniame! Zaraz sprawdzę. Zaraz luknę. Kaniamie, tak jest. Do 20 września. Wszystko się zgadza. Już. Czekaj sekundę. Kaniamie, podaj numerek od 1 do 64. O, przepraszam, do 60. Czekaj, poprzesuwam sobie. Bo coś niepoprzesuwane mam numerki. Okej. Okay. Od 1 do 62. Podaj numerek i zaraz dostaniesz klucz. Nie ty, Grim. Okej. Nie ten. Co ja ci mogę, Treko, pomóc? Triko znaczy się. Osiemnaście. Już. Już patrzę. Osiemnastka. Proszę bardzo. Proszę bardzo, na prywatną wiadomość dostałeś klucz, jest to klucz Steam. Klucz Steam, jak będziesz wiedział, co za gra, daj znać. Dobra, powiedzmy, że to nie tędy mam iść. Treko ewidentnie nie chce, Triko, przepraszam, nie chce ewidentnie współpracować. Tam się mam dostać, tylko teraz pytanie jak. Lustra nie mam. Dobra, po bluszczu. Okej. Okay. Nice. Okej, okay. Wygląda na to, że oni tutaj co, łapali te stworki? No. Już? Wszystko w porządku, przyjacielu?
Nie drap się, bo pióra stracisz. Cuban Missile Crisis Ice Crusade. Okej, już skopiuję. Co tam, Dreko? Triko. Okej, przypominam, że zaraz kolejny giveaway, który jest na 22.18. Okej. Jeszcze mamy czas. Dobra, ziomek, idziemy dalej. Co teraz? No, gdzie idziemy? Okej. To raczej tu nie. No tak. Dzięki. Nie kichaj. Naćpałeś się czegoś i teraz kichasz. O 23.30, jak zawsze. A jutro, piątek, przez cały stream wieczorny. Tuxi. Czyli od 20 do północy. Jutro możliwe, że będziemy grać trochę dłużej. Zobaczymy, ile ta gra nam zejdzie. Grzesiu się ogarnia długości tej gry, więc nam powie, gdzie jesteśmy. W połowie, na początku, na końcu. To będzie jutro grane, Grim. To będzie dalej grane. Chcę jutro to przejść do końca. Podobno ma około 13 godzin gameplaya, więc jutro plus dzisiaj powinno wychodzić 13, więc... The Last Chancellor, tak. Może tam? No, ta skarpa wygląda na to, że powinienem iść tędy, ale za bardzo nie ma gdzie. Wow, okej. Tam bym poszedł, widzisz. Kolega, jak nie pijesz, to myślisz. Mniej więcej pod połowę. O kurde, to szybciutko. Ale podoba mi się, wiecie co, w tej grze, że to jest taki... To jest właśnie to, czego mi teraz brakuje w Tomb Raiderach. To jest to, co było w Tomb Raiderach w jedynce, dwójce. To jest dokładnie to. Ma to coś, ta gra. Co, idziemy spać? No właśnie to coś. Taki element wspinaczkowo logiczny. Takie zagadki, właśnie dźwignie, dźwignie. To jest właśnie to, co mi się podobało w pierwszych Tomb Raiderach. Okej. Okay. Masz przygotowała tam Stashera, no właśnie.
Etia. Co? No, no. Co? Grim. Nie, nie zostawiaj tam mnie. No to nieźle. Cześć, siema Baron, siemanko, miło cię widzieć. O kurde. Elo. Drugi kotek. Drugi czynszel. Dużo bardziej przystępna niż Soulsy. Okej. Okay. Graj, graj. Jak przejdziesz, to mi powiedz. Jak wrażenia. A grasz z dodatkiem? Boss w DLC jest chyba według mnie najtrudniejszy do tej pory. W tej grze. Oczywiście. Tam ludzie narzekali na ten, na przejście gry, ale ja osobiście z nimi miałem problemu. Natomiast Grzesiu, idziesz na jaki build? Na siłę, zręczność czy magię? Będzie się fajnie rozciągnąć. Na siłę, to dobrze. Na siłę gra jest w porządku. Natomiast Ersap głównie miał zarzuty do niej odnośnie gry na zręczność i tam rzeczywiście jest się czego czepić. Dlatego, że postać jest toporna, jak na osobę z dużą ilością zręczności. O kurde, nie, no nie chciałbym tam spaść. Nie ma tu nic. Chyba. No i przeszedłem całość, nie ma. Tam do góry muszę chyba wejść. O, jakiś mostek. Bo teraz już padam dziesiątki razy. Miałeś już takich przeciwników z tarczami, takich dużych bysiorów z tarczami. A zagrałbyś w Silent Hill? Tak. Miałeś. Okej. Okay. Jakiego bossa zrobiłeś już? Grzesiu, tak z ciekawości. Czekaj, trikoty, to mnie tamtego. A czekaj, tędy. Wow. Hup.
Jest fajna, to jest, tak jak mówiłem, to jest to, co mi się podobało w starych Tomb Raiderach, w jedynce, w dwójce, w trójce, takie klasyczne właśnie szukanie miejscówek, szukanie dźwigni, szukanie miejsc, gdzie się złapać, rozglądanie się po otoczeniu, to jest dokładnie to. I na pewno jest to jedna z takich gier, do których fajnie by właśnie od czasu do czasu sobie siąść. Niestety, przypuszczam, że to jest gra jednego przejścia. Dlatego, że nie widzę na razie jakichś, powiedzmy, alternatywnych historii, jeżeli będę przechodził ją drugi raz na przykład. Ale i tak mi się bardzo podoba. Tak więc myślę, że polecam. Jeżeli ma ktoś możliwość zagrać to chociażby ten jeden raz. Polecam. Tutaj jest schodek. Aha. No to dobry. Przyjacielu. Zostawiłeś mnie. Dawaj ogon. Protektor to jest taki gościu, co strzela z tarcz. To jest drugi boss, tak jakby. Taki, co robi takie starcze, takie tarcze strzela, chyba tak? Ogólnie tam jest, Grzesiu, taka mechanika, że jak spełnisz pewne warunki na bossie, każdy boss ma inne warunki, to dostaniesz jego broń lub tarczę specjalną, specjalnego typu. Tak jakby, no na pomarańczowo będzie się świecić nazwa. Okej. Okay. O, oko. Wiesz, okej, okay, super. O, jedzenie. Nie wiem, co ja ci mam tym jedzeniem dać, zrobić. Aha. Nie, o nie, 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 nie. Myślę, że kiedyś możemy Lord of the Fallen przejść na streamie, z tym, że to jest zasadniczo dla mnie gierka na jeden raz. Co chodzi z tymi oczami? Nie, nie, no nie, nie, nie. A, ale PS2 mówi, żeby całe? Oh my god. Tu jedzonko było, przyjacielu. Ty głodny, już dawno nie jadłeś. Szamaj, pączki dla ciebie. Widzisz, epic. Powiem tak, Grim. W przyszłym tygodniu jest Overwatch. I nawet nie wiedziałem, co jest w tych grach pokrywane. Widzisz, no to może być dość ciekawe. Natomiast tak. Mózg rozjebany, okej. Okay. Nie, znaczy ja Silent Hilla lubię za klimat. To fakt. Nie grałem w gry, ale filmy lubię. Więc myślę, że jeżeli jest klimat przełożony, to będzie mi pasować. Natomiast tak, w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środę jest Overwatch. W czwartek, ponieważ mi się kończy, jest ostatni tydzień, gdzie mam jeszcze PlayStation Plus, więc w czwartek jeszcze gramy Bloodborne. Piątek rano prawdopodobnie Bloodborne, zobaczymy jeszcze.
Natomiast wieczorem będą Pokémony prawdopodobnie, Silver. Bo zrobimy testowy, próbny stream. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Jeszcze nie miałem czasu w ogóle zobaczyć, jak to podłączać. I to będzie tylko jednorazowe, bo chcę po prostu sprawdzić, czy będą Pokémony, bo to jest ta wirtualna konsola. Nie płacz, nie płacz. Już idę, natomiast zaraz na koniec miesiąca, po pierwsze będzie Liga Legend, po drugie będzie Wiedźmin 3, chociaż już tam słyszałem głosy, że ktoś mówił, że to będzie nudne i w ogóle tego, ale nie, będzie na pewno Wiedźmin 3, bo ja chcę przejść, a na pewno solo nie będę miał czasu grać poza streamem, więc będzie fajnie. Piesiu płacze, tak, cześć Ersaf. Witaj z powrotem. Jak tam w pracy? Ot? Wejdź na co? Może tu? Czego się boisz? Tam jest jedzenie. O kurde. No to AirSap coś słabo. Najpierw laptop. Teraz telefon. Dziesiątego października Shadow of War? Nie. W październiku będzie... Boże, premiera. Coś tam. What? Halo, ej, czemu oni strzelają? Zarąbałem ich. Już. Jestem. O, tu jest... Znowu są te niebieskie drzwi. Czy to znaczy, że jak są niebieskie drzwi, to jest niebezpieczeństwo? Masz, jedzą. Proszę bardzo, smacznego. To mnie zastanawiałem, te drzwi. Grim jak streścił.
Okej, okay, widzę, że mogę podnieść te czaszki tych ziomków. Teraz pytanie, po co? Gdzieś musi być miejsce na to. Ja bym chciała takiego piesia, tak jest. Tutaj? Tam jest jeszcze. W ogóle to jest kilka takich miejsc. Halo, ziomek. Poczekaj na mnie. Nie, to chyba... To są jakieś szyby wentylacyjne, coś takiego. Idę, idę. Już. Nie gniewaj się. Tak w ogóle, Ziomisław, albo mi się wydaje, albo tobie te rogi rosną. Ewidentnie ci te rogi rosną. Aha. Nie. Trzymaj się, Grzesiu. Do dobranoc, dobrej nocy. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że jutro nie usnę za bardzo. Gdzie idziesz? Susie. O, 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 widzisz. Jak nie pijesz, to myślisz. Bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny. Idziemy. Właśnie nie wiem, bo wiesz co, był taki motyw, że go tak najpierw się obudził, miał na rękach tatuaże. Potem go Treko zjadł i pojawiło mu się więcej tatuaży. Tam Triko. Treko, Triko. O, znowu te gziomki głupie. Ratunku.
Już ich nie ma, już. Ani aru, ahi no hikawa ka, yetui no ro kota, otorikono, yure da, otutu kyure ga ite da, au otu karaik tu inizi, ikiku, ate de keda lozi. Okej. Nie wiem, sam po odbycie go nie głaskać. Wiesz? Spokój. Okej, wody pełno. I zup z osiemanką, miło cię widzieć. Okej, mamy jakąś drobinkę. Siema Kuba. Podkręć green screena, bo dziwnie. Jest tak ustawione, jak powinno być. Nie mogę tego podkręcić, bo będzie się rozjeżdżać. Co tam widzisz? Coś ci się nie podoba, nie dziwię się w sumie. O kurde, nice. PvE, oczywiście, że PvE. Sweetaśnego, prawda, że? To jest czynszyl. To jest czynszyl. Tylko trzeba uważać, bo jak zje za dużo pączków, to ma ogień z dupy. Są gidy. Jakieś drzwi. Ooo, okej. Nie podoba mi się to. Tylko ratuj. Czy jeszcze włócznie miałeś? Czy teraz ci coś zabło? Już, spokojnie. Używał ktoś kiedyś BlackBerry? Miałem w ręce, ale nie używałem.
tak żeby, nie wiem, mieć o tym jakieś doświadczenie. Zresztą przegrałeś cały hejt, ty chodzę tu. Oh my god, uff, będzie na wadziki. Wiesz. Wyciągnąłem, nie masz już chyba więcej. O kurwa, tu jest ich dużo bardzo. Kolejne drzwi, o co chodzi z tymi drzwiami? Treko, nie wiem, kurde, tu jest ich dużo, my tam chcemy iść. Wiesz co, kolego? Walczymy, Treko. O kurwa, nie, zostawcie psa. Tamten jakiś magię robi. Już, spokojnie, spokojnie. Kupisz mi taki opiechę. Ogon mu trzasło, tak? Nie zauważyłem. O, rzeczywiście, dobra. Czekaj, przyjacielu. Teraz tu coś znajdziemy. Nie, chyba nie. Z
Zastanawiam się, po co tam nosić. Pod prąd. What? Zastanawiam się, po co mi... Aha, tu jest drabinka. Mamy to, kolego? Mamy. Oj, chyba jest zdenerwowany. Chyba bardzo. Dobra, dobra, bo znowu się podniecasz. No to git. Okej, niech pomyślę. Schodzące ciepłe poranne słoneczko tego streamu, okej. Dobra. Już? Zadowolony? Już nie będzie tej debili, mam nadzieję. Okej. Co to mamy zrobić? Ej, znowu te drzwi. Ciekawe strasznie z tymi drzwiami. Zagram pierwszy raz o hejty. Najpierw przejdziemy tędy. Też pewnie tutaj dopiero później będę musiał. O, dobra. Dwie skrzyneczki mam. O, przeszedł. Siemanko, jak ty tu weszłeś? Albo wszedłeś. Albo zwał jak zwał. Chciałbym ci to dać, ale nie wiem jak. Masz pomysł, kolego? Chyba nie mam pomysłu. A z tym? O, no. Tam są twoje jedzonka.
Turikuno. Ite kasa to wizi. Ikastani wizi. Yeahu wizi. Atiketan. Inoi aronetu. Agishio nizi. Okej. Iti sogazi. Inoiku. Agiata o reali. Tyle jedzenia. Autorikuno. Atiajik. Ino tuku. O obastu netebazi. Inturikuno. A wizi. Smacznego. O, wydaj polecenie. On to ich zupsu hejtu. Oh my god. No, szamaj, szamaj. No i pięknie, pojedzony. Czekaj, tu jest jeszcze jedna beczka. Zobacz, co jest ty. Nie, to nie jest beczka. Okej, okay, tu jest, tu jest, tu jest. Ślicznie, a jak ja cię uwielbiam. Okej, okay, patrzymy, patrzymy. Wiesz co, ziomek, wróćmy się jeszcze, bo tam były schody. Ja chcę zobaczyć, co one dawały. Jak ty w ogóle tu przyszedłeś? Górą? Sefcio, siemanko. Jest zimno, ale zajebiście. O, to nie jest piesek, tylko kotek? To jest Teriko. Czyli coś tak jakby... To się nazywa, to nie jest imię jego, tylko to jest tak jakby gryf. Nazwa, tak jest gryf, chimera, to jest Teriko. Tak się nazywa według tej gry ta, to stworzenie. Zobaczymy tędy. Ty gościu śmiesznie chodzi po tych schodkach. A, nic tu nie ma, okej. Okay. O, jedzonko. Okej. Okay. Krystek. What the fuck? Przypominam o konkursie, jeżeli ktoś chce. Nie wiem, Ersap. My się obudziliśmy tak jakby ze snu, wiesz, koło tego psokoto gryfa. I zasadniczo próbujemy wrócić do wioski. Ja chciałem się już pożegnać z nim, on do mnie się przywiozł, idzie za mną. Idzie za mną, ale nie wiem do końca, o co chodzi. Myślę, że wyjdzie z biegiem czasu. Na pewno spotkaliśmy drugiego takiego, gdzieś tam się szwendał. I ten go zobaczył i wydaje mi się, że teraz szukamy dojść do tego drugiego. No, tak więc, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w takim czymś, w sensie chciałby wygrać coś takiego, to zapraszam. Wystarczy jedynie, to są figurki z Overwatcha. Wystarczy jedynie zrobić zdjęcie, na którym będzie kciuk w górę, logo streama oraz kciuk w górę, logo streama oraz pączek. Jadalny pączek z lukrem, pudrem, czekoladą, czy czym tam jeszcze może być. Czekaj tylko, zobaczę tylko. A, czekaj, czekaj, a ty. Mam pytanie, jak on tam wszedł? Tamtędy jakoś?
Jak ty tu wszedłeś, kolego? No i pięknie. No idziemy dalej. Okej, ewidentnie gra chce, żebym coś się pobawił z poleceniami. Nie tu, tam. Więc teraz będziemy patrzeć, o co chodzi. Kokosowa, ile adoratorów masz nagle? No nieźle, no nieźle. Tak właśnie chciałem zrobić, tylko czekałem, żeby tu przyszedł. Chodź, idziemy. Przed nami przygoda. Przygoda, przygoda. Każdej chwili. No dobra, jestem. Na głowę mam ci wejść. Nie. No dobra, pomidziam, no już. Nie! A czekaj, stąd chyba dam sobie radę. Nie wiem, o co chodzi. Oh my god. Jak to moje lustro? Lustro było fajne i wtedy często strzelał ogniem z dupy. Było fajnie. O, dzień dobry. A, dobra, chyba kumam, o co chodzi. Ja go teraz wypuszczę. Dokładnie, i będę mógł przeskoczyć na drugą stronę mostu. Tam w ogóle jest druga beczka. Jak tam się dostać? Zrobisz mi mostek? O, pięknie. O, dobry kotek, piesek, czy czymkolwiek jesteś. Ekstra. No i ślicznie, tak go nauczyłem.
O, zrobiłem sobie krzywdę. Pomóż. Rodzice. Epickie. Okej. Czekaj, popatrzam. Tam coś mamy? Mamy, dobra. Już widzę. Dałby wejść na plecy. Po co? Słyszę. On coś słyszy. Stanie. O, dziękuję. Tam trzeba iść. Nie, ups. Ups. Gustaw, dzięki wielkie za hościka. Miło cię widzieć. Mamy symulator głaskania tego czegoś. No chodź na dół, na dół. Na dół, na dół, tutaj, tutaj mi podstaw się. Aha, popchnij. Zgnieć. Chodź. Skocz. Okej. Jest pięknie. Szasta się manką, miło cię widzieć. No, nie tu, nie w tą stronę.
Okej. Okej, jesteśmy gdzieś tam. Czekaj, bo nie bardzo wiem gdzie. Nie wiem, Triko, co ja ci mam powiedzieć tu. Z niego pogardło. Co mi ty możesz pomóc tu? Wyżej. To po co jest ta półka? Może później coś. Czekaj. Te drugie drzwi. Nie. Nie, już nie popychaj. To bez sensu. Nie umiesz ze zwierzętami. Nie. Aż pisknął. Zastanawiam się, nie, co zrobić, bo... Tam nie bardzo było co. Tu chodź. Jedio!
Nie, chyba nie. Coś z tym trzeba na pewno zrobić. Jeszcze raz. Musiałem coś tam przegapić. Będziesz miał go na sumie, jak sobie skrzywdę zrobi. Spokojnie, to jest dobry kompan. Próbuję na ciebie wejść, przyjacielu. Niezniszczalny, tak jest. Ja już go uratowałem, tyle dzic, co ja mu wyciągnąłem, pies był lepszy. Nie, tam nie. Pomóż. Okej, już jestem zdrowy. Do góry, tam. Tu, nie tam. Tutaj, kolego. Nie, bo ty znowu będziesz tam. Oh my god.
Tam jeszcze... A, tu jest drabina jeszcze jakaś. Tam jest jeszcze drabina, której ja nie widziałem wcześniej. No dobra, stój tu już. Już tu wlazłeś, to stój. No. Nie tu. Fuck. To stąd się nie da nigdzie iść. Chyba, że... No właśnie. Jak cygan. Tu, no, tu mi daj. Wie, że to tam trzeba wskoczyć, przyjacielu. O? No, o, widzisz. Jak nie pijesz, to myślisz. Teraz stój. No, dobra. Jestem w tym samym miejscu. Nie. Jeszcze raz. Dzięki, Ersap. Dobra, a teraz przynajmniej wiem, w którym miejscu mam mu wydawać polecenie. Tam? What? Tego jeszcze nie testowaliśmy. Może? Hmm.
Zaraz zobaczymy. O, jedzonko. Okej, czy to po to tu wszedłem? Nie, nie, głosowe nie, bo to idzie na YouTube później. Więc są wyłączone aktualnie. To mnie zastanawia strasznie. Na pewno tu powinienem iść, ale... Co tu mam zrobić? Może, chyba że ma jego przyzwać, ale ty tu mi nie pomożesz, przyjacielu. Co ty mi tu chcesz pomóc? A zaraz, a tu jest takie... A, okej. Okay. Mój prowadzący da jutro podobną poprawkę, to all in wchodzę, okej. Okay. Okej, okay, jest. Rozgryźliśmy to. No to nieźle. No to nieźle. Okej, okay, co tu jest? Jest takie jakieś urządzenie. Prawdopodobnie będę musiał to tak zrobić, żeby przeprowadzić go, jak nie będą te światła najeżdżać, tak? Coś takiego. Sokolełko trzeba, tak? Z całą pewnością. Ja i sokolełko. Parkour. Okej, okay, tylko teraz pytanie. Zaraz, może... Nie, tam chyba mam iść. No nic, ale następne jedzonko znaleźliśmy. Start 30. Oh my god. Tak jest. U, 43 minuty. Spoko.
Tamtędy. Pierwsza skucha. A, okej. Rip. Pierwszy raz. A, dobra, już wiem, w którym miejscu jestem. Dobra. Lata parkouru w ogóle. Jak zajączek. Nie, po tamtym. Mam więcej hejtu niż przekręt. No to nieźle. Przegrał wszystko? Oh my god, Daddy, ile ty masz hejtu? Jakieś mieszkanie przepierdolę. Okej. Okay. Myślałem, że da radę tamten dar, nie? Nie wiem, co z tymi drzwiami jest nie tak. Nie, ewidentnie... Ja muszę się tam dostać, ewidentnie, po tych rusztowaniach muszę chodzić. O kurwa.
Na bank. Już idę, piesku, kotku, gryfie. Chciał mi chwycić tego. Tam coś jest na dole. Denerwujcie, mówię. Okej, okay, udało się. Dobra, losujemy. Jak jeszcze ktoś się nie zapisał, to ma 2 minuty. I losujemy. Nice. Okej. Okay. Teraz tak, na pewno widziałem tu coś. To było może po to, żeby ich nie zwabić. Sorry,
Pomoc? Halo? Jakiś ogon? Kupon na krokiety z biedry. What the fuck? Okej, okay, losujemy. Pam, pa, pam, pa, pam, pam, pa, para, pa, pam, wygrywa i wygrywa Airsap. No i pięknie Airsap, no i pięknie. Kolejny klucz do odebrania, to ile to już, trzeci? Trzeci chyba, prawda? Czy 24-godzinny stream? Myślę, że kiedyś tak. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Tak? Okej, takie wejście. Dobra, spoko. 48? Nie. To już przesada zdecydowanie. Pytanie jest następujące, czy tu powinniśmy przejść normalnie? Czy tak jak żeśmy spadli? Grim, no to GG. Oh my god. Myślę, że kiedyś zrobimy przy jakiejś okazji coś tego typu. I połączymy to z Drunk Streamem, najpierw ustę na streamie. Dobry pomysł, milordzie. Dobra, tylko teraz pytanie. Co my osiągnęliśmy tym, że tu przyszliśmy? O, tutaj jest wejście. O kurde, tu jest ich dużo.
Na pewno trzeba przechodzić to powoli. No to chyba po mnie. A, okej. Nie. Okej. Pytanie, czy któryś z nich mnie widzi?
Już. Okej. Myślę, że na dzisiaj wystarczy tej gry. Gra mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka, chociaż Grześ mówił, że jest krótka. I ogólnie strony mówią, że są krótkie. Ale jeżeli strona, na której sprawdzałem, mówi prawdę, to jutro około 8 do 9, czy tam 7 do 9 godzin nam zostało jeszcze tej gry. Więc myślę, że będzie jeszcze co oglądać. Jutro na pewno nagramy w to, czyli od 9 zaczynamy w to właśnie. Wszedłem w etap już 120 godzin, nowa ranga. Może tak być. Może tak być, Ersap. Bardzo się podoba, Shepard. To jest dokładnie to, czego mi brakuje w Tomb Raiderach aktualnie. A to, co było w starych Tomb Raiderach, właśnie w jedynce, w dwójce, w trójce. Czyli... Tylko nie zaśpi, spoko. Czyli te wszystkie rzeczy typu rozglądanie się po otoczeniu, szukanie chwytów, szukanie wejść, szukanie dźwigni, rozkminianie, co robić z przeciwnikami. To jest dokładnie to, czego mi potrzebne. Bardzo się cieszę, Sap. Tylko pytanie, czy ty się cieszysz, bo moje zdanie tutaj nie ma znaczenia. Okej, pokazuje mi, gdzie iść. Ale to zostawimy sobie na jutro. Pytanie. Czy ja mogę z tego tak... O, tak wyjść? Mogę. I postawić go w stan uśpienia. Mogę. Okej. Dziękuję w takim razie bardzo wszystkim. Przypominam o konkursie związanym ze zdjęciami. I co? Dzięki tym, którzy dotrwali do końca. Czynszul, Dardewie, Ersa, Fegwent, Grim, Izubzu, Ravi, Szastak, Shepard, Tostek z Woli. Dokładnie, Ersap. Spoko, Izubzu. Spoko. Dzięki wam bardzo za wspieranie. Jak najbardziej. Tak więc jutro zapraszam na godzinę 9, będziemy to kontynuować. Będziemy ogólnie grać do końca fabuły. Jak skończymy fabułę, zobaczę co i jak jeszcze poczytam na internecie, czegoś może nie odkryłem, nie zobaczyłem. Na razie te niebieskie drzwi mnie trochę interesują, bo są takie dość ciekawe. I cóż, i wtedy jeżeli nam zostanie trochę czasu, to jeszcze trochę w Bloodborne pogramy. Co ci następnego wyspać? Shepard, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Tęczowych snów. Trzymajcie się, dobranoc wam życzę. Udanego wieczoru. Nie. Snów zasadniczo. Idźcie spać, wyśpijcie się, żebyście jutro mogli na rano wstać. Trzymajcie się, dobranoc. Do zobaczenia. Pa, pa. To idzie na YouTube'a później, więc na pewno będzie. Trzymajcie się, dobranoc.